Paulina Łoszewska, program Na Gorąco. Moim gościem dzisiaj jest pani Mariola Piórkowska, jeden z organizatorów Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej oraz pasjonat tego sportu. Dzień dobry. Witam pani, dzień dobry pani. Jeden z organizatorów, no właśnie, zebrała się grupa kilku ludzi, prawda? Kilku ludzi, miłośników. Tu chciałabym wymienić głównego organizatora, jakim jest Kamil Lis, Fundacja Lis Mazury. Kim jest Kamil Lis? Swego czasu... Który miał być no właśnie... naszym dzisiejszym gościem, ale niestety nie mógł z powodu przyczyn organizacyjnych, dokładnie, właśnie wynikających z organizacji tak dużego przedsięwzięcia, nie mógł do nas dotrzeć. Zgadza się. Kamil Lis swego czasu był dobrym zawodnikiem siatkówki. W tej chwili nie gra, została mu tylko ta pasja i miłość do siatkówki i stąd ten pomysł na zorganizowanie takiego turnieju i on jest tu głównym organizatorem. Dobrze, ale proszę powiedzieć, co kierowała Państwa, znaczy czym się Państwo kierowali i kiedy Państwo powiedzieli tak, zróbmy to, zorganizujmy to przedsięwzięcie? Może dlatego, że brak jest takiego przedsięwzięcia, nie tak dawno jeszcze, żeby zobaczyć zawodników, grę, siatkówkę plażową na wyższym poziomie. Trzeba było jechać do Starych Jabłonek, ostatnio do Olsztyna, a na tą chwilę nie ma takiego wydarzenia i tak pomyśleliśmy, dlaczego nie my, dlaczego nie do nas zaprosić najlepszych zawodników i nie tylko z Polski i ze świata, tym bardziej, że mamy ku temu warunki, bo Kętrzyn słynie z miłości do siatkówki. W Kętrzynie się dużo dzieje, jeśli chodzi o siatkówkę. To w Kętrzynie odbywają się finał Mistrzostw Polski, czy juniorek, czy juniorów ostatnio. No i dlaczego nie siatkówka plażowa? A proszę powiedzieć, kto będzie brał udział? Ile jest drużyn? W turnieju bierze udział 16 par. Są to pary, najlepsze pary z Polski, no i zagranicy. Argentyna, Francja, Ukraina, Dominikana, Wielka Brytania i oczywiście para z Kętrzyna. Para z Kętrzyna również została przedstawiona, zaproszona, tak? Ponieważ to warto tutaj wspomnieć, że no może inaczej. W jaki sposób zawodnicy dostali się do tego turnieju? Sami zawodnicy to na zaproszenie organizatora dostali zaproszenie na przybycie, na wzięcie udziału w turnieju. No i pomyśleliśmy sobie, że fajnie byłoby tutaj jakby też dla naszego miasta, dla kibiców, żeby była chociaż jedna para od nas. No i udział będą brali Adam Pawłowski i Paweł Górnika. A kto Państwu pomaga w organizacji? MTI Furninowa po raz kolejny nie zawiodła, zaufali nam i to dzięki nim postanowiliśmy zorganizować, przygotować się do tego turnieju. Oprócz MTI pomaga nam miasto Kętrzyn, Mosir Kętrzyn, Urząd Marszałkowski. Oczywiście do Fundacji Huberta i Jerzego Wagnera się zwróciliśmy jako no, ci najbardziej doświadczeni, jeśli chodzi o organizację takich turniejów. Ilu gości? Kibiców się spodziewają Państwo? No chcielibyśmy jak najwięcej, tym bardziej sprzyja temu jakby też i czas, bo to są wakacje, ludzie przyjeżdżają, a Kętrzyn, jak powiedziałam, słynie też z obiektów rekreacyjno-sportowych. Dużo się dzieje na tych obiektach, co roku jest plażówka, co roku przyjeżdżają na turnieje takie lokalne i miło do tego też wspominają, wracają. Więc liczymy też na kibiców, tym bardziej, że jesteśmy przygotowani, bo chcemy dopieścić nie tylko zawodników, ale też zależy nam na kibicach. To dla nich przygotowaliśmy szereg konkursów z nagrodami. Nie zapomnieliśmy o najmłodszych, dla maluszków, plac zabaw z różnymi atrakcjami typu wata cukrowa, klauni, balony. Także zapraszamy serdecznie, tym bardziej, że wstęp jest wolny dla każdego i dla wszystkich. A proszę powiedzieć, o co grają zawodnicy? Zawodnicy pola nagród to 10 000 i nagrody rzeczowe. Warto wspomnieć, że to już druga edycja tego turnieju. Zgadza się, z różnicą taką, że w ubiegłym roku były tylko pary z Polski i to pary z Polski z dużymi tytułami, akademicy mistrzowie Europy, Polski, a w tym roku właśnie postanowiliśmy iść dalej, o krok dalej i zaprosić pary zagraniczne. Jak podsumuje Pani poprzednią edycję? Chyba jednym zdaniem za udaną. Raz, że dopisała pogoda, dopisali zawodnicy, tym bardziej, że to było dla nas jakby pierwsza takie przedsięwzięcie. Baliśmy się, że może nie poradzimy sobie, ale jednak Stach ma wielkie oczy, tylko wielkie oczy i naprawdę podobało się wszystkim. To jest najważniejsze, że zawodnicy, którzy brali udział, dali nam naprawdę 100 punktów, jak to można powiedzieć. Przybili piątkę, że oby tak dalej. Zadowoleni byli z organizacji, z przyjęcia, z samej oprawy. Byli też kibice i za co dziękujemy i mamy nadzieję, że w tym roku to będzie na większą skalę. Jak to mówią, do odważnych świat należy. A proszę powiedzieć obiekt, na którym przewidują Państwo wydarzenie. Obiekt to oczywiście w Kętrzynie, rekreacyjno-sportowy Kętrzynianka. Obiekt, który posiada boiska do plażówki i nie tylko, do gier zespołowych, baseny, korty, więc nawet dla tych lekko znudzonych, powiedzmy, grą są też atrakcje innego typu, chociażby jak będzie piękna pogoda, tak? A zapowiada się cudowny weekend, cudowne wakacje, więc dzieci będą miały raj naprawdę. Kto jeszcze Państwu pomaga w organizacji turnieju? Tak jak wspomniałam, że głównym sponsorem jest tutaj MTI Furninowa, ale oprócz tego, tak jak też powiedziałam, że miasto Kętrzyn i Mosir Kętrzyn, bardzo dużo lokalnych... No, oczywiście jesteśmy patronem medialnym, też warto o tym wspomnieć. Tak, dokładnie. Też dużo lokalnych sponsorów i przepraszam, że nie wymienię, bo lista jest tak długa i nie chciałabym kogoś ominąć, ale też Jurajska. Jurajska, która jest przedstawicielem wody, która jest jakby patronatem wszystkich ważnych imprez, przede wszystkim siatkarskich w Polsce i fajnie, że nam zaufali i chcą do nas przyjechać i również będzie Jurajska. Myślę, że zaufali Państwu, ponieważ poprzednioroczna edycja turnieju odbiła się szerokim echem. Mam nadzieję, że tak to wszyscy wybrali. Bardzo prestiżowa. Tak. Także gratuluję poprzedniego roku i trzymam kciuki za ten, nie możemy się doczekać. Dziękuję, ja jeszcze Pani. Dziękuję bardzo, ja bym chciała jeszcze serdecznie wszystkich zaprosić 21-22 lipca, obiad Kętrzynianka, godzina 10, ruszamy. Wstęp darmowy. Dokładnie. Dużo atrakcji dla dzieci bardzo i dla dorosłych. Dużo, bardzo konkursy dużo. Przez dwa dni. Konkursy z nagrodami, występy najlepszych zawodników z Polski, ze świata, dokładnie. Zapraszam serdecznie. Moim gościem była dzisiaj Pani Mariola Piórkowska, jeden z organizatorów międzynarodowego turnieju siatkówki plażowej, który odbędzie się w Kętrzynie oraz, jak słychać, wielki miłośnik i pasjonat tegoż sportu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję i jeszcze raz zapraszam.